Siemanko wszystkim, jestem Kasia, a dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft i słuchajcie, weszłam sobie po trochę dłuższej nieobecności, bo nie było mnie tu 2 dni, 3 dni i wchodzę sobie do domku, a tu czeka na mnie jakiś prezencik i nie ukrywam, że już go zdążyłam otworzyć, bo byłam bardzo ciekawa, co to było. I to jest prezencik mały od Matrunera. Patrzę, myślałam, że jakiś mały, to wiecie, może diaksika zostawił, albo nie wiem, jakąś obrożę dla pieska, albo coś w tym stylu, coś wiecie, takiego malutkiego, a tu patrzcie. Pełno złota, pełno diamentów, jakiś diamentowy miecz, czemu on mi to wszystko dał? Dobra, bierzemy diamentowy miecz na pewno od razu ze sobą, to też bierzemy diamentowy od razu ze sobą. Czy ja mam ciuchy? Mam ciuchy, ale na wykończeniu, skąd on wiedział, że mam na wykończeniu bluzkę? Skąd on wiedział? Bo ja, no nie wiem, skąd on się domyślił. Dał mi właśnie 2 te napierśniki, dużo szmaragdów, jakieś bloki muchomora, dużo jedzonka, więc mega jestem mu wdzięczna. I zaraz pójdziemy zobaczyć, w sumie może on będzie w tym swoim domku. Ja nie wiem, ostatnio widziałam, że on tak się przemieszcza między Matrunerowicami, a w sumie tym domkiem, a Katylandią, więc no ja nie wiem, nie ma pojęcia, gdzie mogę go znaleźć, ale myślę, że po prostu pójdziemy odwiedzić go w tym domku. Jeśli go nie będzie, no to trudno, no to nie wiem, zostawimy mu wiadomość, że dziękujemy za prezencik, ale najpierw to zrobimy, to nazwiemy nasze koniki, bo czytałam wasze komentarze i właśnie wybraliśmy imiona dla tych koników, mamy 4 znaczniki i ja już wybrałam te imiona właśnie z waszych komentarzy, dokładnie z waszych, więc ej, a gdzie ja miałam ten, na dole miałam, dobra, na dole miałam tą, o właśnie to i będziemy nazywać te koniki. Uwaga, uwaga! Pierwszym konikiem będzie krystal. Ej, nie wiem czemu, ale mi się to podoba, bo to brzmi jak kryształ, ale jednak jest... Ojejku. Krystal. Krystal, ale od dłużej powinno być. Krystal. Pięknie. Pierwszy jest krystal, drugie, uwaga, uwaga, wszystkie są z waszych komentarzy, więc jakby co to na was idzie. Było bardzo dużo jakby pomysłów na Gucio, nie wiem skąd się wzięło to Gucio. Mi się wydaje, że już jakiś Gucio był, no ale robimy Gucia, bo bardzo chcieliście tego Gucia, więc będzie. Później jeszcze było chyba Lila, na Bangie jakaś dziewczyna napisała właśnie Lila, więc będzie Lila, bo tak ładnie to brzmi, tak dziewczęco. No i ostatni, jaki chyba... Coś było takiego mega śmiesznego ostatniego i to był Ryder, ej, to było kozackie, bo to jest Ryder, wiecie, z angielskiego przerobione na polski i po prostu to tak śmiesznie brzmi i jest Ryder, więc idziemy nazwać te nasze koniki. Widzicie, wszystkie jakby nazwy tych koników są brane z waszych komentarzy, więc dobrze, że je pisaliście, bo sama bym sobie po prostu nie poradziła z wymyśleniem tylu imion, serio, nie poradziłabym sobie, więc idziemy je nazwać ładnie, a później pójdziemy od razu odwiedzić Matrunera, może on będzie, może nie, jeśli nie, no to trudno. Okej, pierwszym konikiem, którego nazwę, będzie może ten i ten mi wygląda na... on mi wygląda na Rydera chyba, ej serio, on mi wygląda na Rydera. Będziesz Ryderem, dobra. Kolejnym konikiem, jakiego nazwę, może tego, to będzie może Lila. Albo nie, Lila to będzie ten w takie białe kropeczki, ty będziesz Lilą. Tu będzie krystal, to ten, bo jest tak krystalicznie normalnie brązowy. A ty będziesz ostatni Gucio. Ja nie wiem skąd wzięliście to Gucio, ale mega kozackie nazwy wymyśliliście, naprawdę, więc ja jestem zadowolona, koniki są nazwane, co jest najważniejsze, więc lecimy po smycz i uciekamy do Matrunera, odwiedzimy go, może będzie, a jeśli nie, to chociaż zostawimy tabliczkę z podziękowaniem za to, że właśnie on nam dał te diamenty, bo w ogóle nie wiem z jakiej okazji to nam dał, więc zostawimy na pewno też tabliczkę z napisem, dlaczego nam zostawiłeś taki drogocenny prezencik za nic, bo w sumie ja żadnych urodzin nie miałam, żadnego święta też nie miałam, więc za co w sumie ten prezencik był, nie mam pojęcia, ale bardzo miło i doceniam, więc się przejdziemy też, a jak go nie będzie, no to trudno. Okej, weźmy smycze, ale ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam smycze. O dobra, tu jest dużo smyczy. Weźmy sobie może z 5 smyczy się przyda. Tutaj zostawmy wszystko, co nam się nie przyda, na przykład to surowe mięso, w ogóle nie wiem skąd ono mi się tu zabrało. Tutaj bierzemy pieczonego ziemniaczka, na pewno jedzonko zawsze się przydaje. No i uciekamy i ruszamy na
przygodę, więc idziemy w stronę domku Matrunera, czyli po prostu musimy wyjść z Katylandii i iść tą ścieżką, którą on zrobił. No i zobaczymy, co nas spotka po drodze. Jeszcze jest dzień, ale wydaje mi się, że jak tylko wyjdę z Katylandii, to się zrobi noc, bo zawsze się tak dzieje. Ja mam takiego pecha, że właściwie zawsze jak wychodzę gdzieś na przygodę, to jest noc i atakuje mnie pełno potworków. O, dzień dobry, panie villagerowie, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, koniec tych pogaduszek, uciekamy i właśnie będziemy szukać tego domku. Ja dokładnie wiem, gdzie on jest, bo właśnie fajne jest to, że Matruner zrobił tą ścieżkę i teraz bardzo łatwo się dostać i do jego domku, i do Wojanowic właśnie ode mnie, czy od niego tam, no ja w sumie nie wiem, czy można to nazwać jego kawałkiem ziemi, skoro ma tutaj swój domek. Możliwe, że można, dobra. Zobaczymy, co nas spotka, jak już będziemy na miejscu, więc ruszam w przygodę. No jak widzicie, zrobiło się ciemno, mówiłam, wygadałam, po prostu wygadałam, zawsze się tak dzieje. Czy ja idę w ogóle w dobrą stronę? Gdzie jest ta ścieżka? Dobra, idę w dobrą stronę, bo zawsze widzę po tym czymś, po tej fladze, portalu, czy co to jest? To jest chyba jakaś flaga, nie wiem, o co tu chodzi. Ale zawsze po niej widzę, że właśnie jestem na dobrej drodze do ścieżki. O, może tak? Więc idziemy w tą stronę. Dobra, muszę przyspieszyć trochę. Czemu ja nie mogę przyspieszyć? Halo, ja chcę przyspieszyć! Czemu ja tak wolno idę? Nie, to nie jest spacerek, Kati. Przyspiesz! Ej, no... Nie, jeszcze pająk idzie w moją stronę. Chodź tu, mordo. Już wiem czemu, bo ja jestem głodna. O nie, dobra. Szybko muszę coś zjeść, dlatego nie mogłam szybko iść, bo byłam taka głodna, nie widziałam tego. Widzicie? Teraz mogę śmigać. Śmigam, dobra. Dochodzimy już do domku Matrunera i póki co nie widzę, żeby ktokolwiek tu był. Pusto, halo? Halo? Ojejku, nie chcę piecyka. Halo? Halo? No niestety, niestety nikogo tu nie ma, więc schodzimy na dół i rozejrzyjmy się dookoła, co się tu dzieje. Tu nic nie ma. Uuu, jest jakiś potworek, dobra. Tego potworka trzeba zniwelować, elo. Elo, mordko, dobra, tu nic nie ma. Ej, totalnie nic tu się nie dzieje, serio. Nie ma nikogo, więc chyba będziemy musieli zostawić wiadomość jakąś dla Matrunera, że tu byliśmy, że dziękujemy, że może wpaść nas odwiedzić na Katylandię. Jeszcze do góry wejdźmy, ale chyba jakby był do góry, to by po prostu to usłyszał. Dobra, tutaj też go nie ma, ale ej, ktoś się tam rusza. Idziemy zobaczyć szybko, kto to jest. Halo? Halo? O kurczę, to chyba Kat idzie. Matruner! Kati! Właśnie cię szukałam! Kati, zgłoś się, siema! Jaki szeregowy, ej, właśnie cię szukałam, siemka! Co ty tu robisz? Masz ziemniaka na przywitanie, elo! Ej, biorę ziemniaka smacznego! O Jezu, zabrałem, proszę, proszę. Proszę, 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 chciałem sobie schabowego, ale nie, w sumie ja nie jestem głodna, ale dziękuję. Ja chcę schabowego, dawaj schabowego. Chcesz schabowego, no to masz schabowego, mordko, trzymaj tam. Powiem ci, jaki jest najlepszy obiad na świecie, polski obiad, proszę bardzo. Schabowy, schabowy, proszę bardzo. I czerwone ogórki. Tak, tak, co? Czerwone ogórki? Nie ma takich, po prostu nie wiedziałem, co rzucić zielonego. Dobra, Kati, ej, słuchaj, ja tu przyszłam... Co ty w mojej bazie tutaj organizujesz, ty? Nie, nic nie, tu nie zrobiłam, nawet nic nie dotknęłam, tylko chciałam ci przyjść. O, kradłaś mnie, czekaj, nie, muszę sprawdzić. Nie, nieprawda, nic ci nie zabrałam. Nic, no tak, moje pieczone schaby. Nie. Tutaj są moje pieczone schaby i pewnie to są te moje. Nie. O jak? Nie, no nic mu nie zabrałam, dajcie mu znać w komentarzu, że nic mu nie zabrałam, bo nic ja mu nie zobaczę, zabrałam. Ja to zobaczę. Serio, nic ci nie zabrałam. O, fajerwerki, świetnie. Widocznie ty je zabrałeś, nawet zapomniałam. Ja ci przyszłam podziękować za prezent, który mi dałeś. To widziałeś prezent? No fajnie. A za co ten prezent? Podobał się? Tak, a za co? No za to, że jesteśmy ziomeczkami, wiesz, no. Czyli bez okazji dostałam prezent. Super! Tak jest, tak jest. Dobra. A pamiętasz mój koncert tutaj? To był mój koncert tutaj, nie? Nie, to był mój koncert. Jak to twój? Ej! O nie, to są jakieś sza. Ej, dobra, ja ci przyszłam podziękować, ale jak chcesz, to możesz przyjść na kawę do Katylandii czy coś tam i... Jasne, bo ja właśnie lecę do Katylandii. Po co? Słuchaj, no bo muszę owieczkę Lucy zabrać, bo... Ale owieczka Lucy już jest moja. Co? No już jest moja. Chyba se żartujesz. No zostawiłeś ją, to jest moja. No chyba se żartujesz, ty nawet nie wiesz, gdzie ona jest. Wiem, gdzie nawet jest. Nawet nie wiesz, gdzie ona jest. Nie, byłam, patrz, bo widziałam twoją tajną bazę, wcale już nie tajną. No nie gadaj. Ła! Łasza! Chodź tu, mordo.
I tu jeszcze pada. Ej, no mówiłam, że zawsze jak wychodzę poza Katylandię, to albo pada deszcz, albo jest noc. Czajcie, zawsze, zawsze, taka naprawdę. Butelkowa pogoda, no wiesz co? Nie, wiesz co? Idziemy teraz do Katylandii. Ja będę pierwszy i nie patrzę nawet na szajer, bo mnie ukąsiło w tyłek. Ale w gdzie będziesz pierwszy, bo ja już Lucy zabrałam. Nie żartuj sobie. No, no serio, nie żartuję, zabrałam Lucynkę i teraz to jest Lucynka, a nie Lucy. No, co? No? Chyba sobie żartujesz, Kati. No nie, no serio. Nie, wiesz co, ja w tym momencie idę po moją owieczkę Lucy. Dobrze wiesz, że to jest moja najbardziej słodsza istotka w Minecraftowym świecie. Kurczę, Elytro, lataj! Nie, Elytro, czekaj. To wiesz co, ty to poczekaj, a ja pójdę zrobić kawę i zaraz do ciebie przyjdę. Ej, no co ty robisz? Ja cię jeszcze tutaj nie wpuściłam. Czekaj. Nie! Ja cię tu nie wpuściłam. Które to było drzewo? Które to było drzewo? Katy, nie możesz zobaczyć tego. No dobra, no dawaj, dawaj, ja już widziałam. To jest to. A! Nie! Moja, gdzie jest Lucy? Czekaj! Ej, gdzie jest Lucy? Jak ty tu weszłaś? Siema. Kati! Ej, gdzie jest Lucy? No tu była! Nie ma Lucy. Ej, gdzie zabrałaś Lucy? Owieczkę Lucy? Nie, no nic jej nie zrobiłam, przysięgam, nic bym nie zrobiła owieczce. Co nie, ale... Tu moja owieczka była! No była! Gdzie jest Lucy? Nie. Poczekaj. Słuchaj. Ja muszę... Zostaw klocek, tego psiuta. Klocek i dircik. Zostaw te psiuty. O nie. A tak! One mnie biją, czy ty mnie bijesz? Zabrała. O nie! One mnie biją? Jeszcze na smyczy je masz. Dobra, spokój, siad! Ale czemu mnie biją? Te psy są jakieś dziwne. Ej, słuchaj! Bo one usłyszały, że owieczkę Lucy zabrałaś, rozumiesz? Musimy zrobić... Ale ja nie zabrałam żadnej owieczki! Musimy zrobić akcję... Gdzie moja owieczka Lucy jest? No, ja jej nie zabrałam. Przysięgam, napiszcie mu w komentarzu, że ja nie zabrałam Lucy nikogo... Ej, dobra. Mordko, zamknęłeś mi drzwi przed oczami. A, to tam masz klucz. Wiem, haha, dobra, nie no. Chodź. A może Lucy gdzieś tu wyszła, poszukajmy jej na Katylandii. A jeśli jej nie znajdziemy, to trzeba iść i rozwieszać ulotki, że poszukiwana jest Lucy, bo... Nie wiem, no ja nie wiem, gdzie ona może być, ale naprawdę ja jej nie zabrałam. Zobacz jeszcze w moich owieczkach, ale ja jeszcze... Nie no, nie zabrałam Lucy, po co bym miała zabierać? Mówię, to już drugi raz ona zniknęła. Czekaj! Co? Co? Czekaj. Owieczko, która to jest moja owieczka? Nie, to nie ma tutaj Lucy. Lucyny. Rozumiesz? Nie ma jej tu. Kati! Nie ma. Zabrałaś mi moją owieczunię. No nie zabrałam. A masz fajerwerką. Nie, to nie ja. Nie zabrałam ci żadnego Dobra, zwierzątka. Ja muszę sprawdzić. Na pewno jest w tym zameczku. Nie, na stówę. Nic nie zabrałam ci. Na stówę. Dobra. Tu nic nie ma, musimy zrobić matrunę szybką akcję poszukiwawczą. Bierzemy tabliczki i rozstawiamy wszędzie, gdzie się da, że Lucy zaginęła, czaisz? No dobra, o, ty patrz, tutaj coś jest. A ty, to tego już nie jest było. Dawno. Tego nie było. O lol, Elytra? A, bo to Wojtek zostawił. Wojtek tu był? No, to z Wojtka w ogóle domek. Co ty gadasz? Wojtek zamieszkał na Katylandii? Przez chwilę tu był i przyszedł i właśnie sobie domek wybudował i później poszedł, bo musiał załatwić swoje sprawy. Ja już go chyba nie widziałem z dwa miesiące, wiesz? No, a właśnie u mnie był mnie odwiedzić i właśnie taki domek ładny, prawda? No! I w ogóle czaisz, twój lepszy! O! Kati, twój lepszy! Byłam uwięziona przez on, czaisz? Byłaś uwięziona? Co się stało? No, uwięził mnie on, zabrał mnie w ogóle do jakiejś jaskini. Tak po prostu? Tak. I Wojtek mnie uratował i po prostu byłam w jakiejś jaskini, czaisz? I nie mogłam stamtąd wyjść, bo on mi powiedział, ale że... Ale o Jezu... Że zabiję was. No... No to przyps. No szybko. Kati, słuchaj, dobrze. Nie ma owieczki, kawa jednak nieaktualna, ja muszę uciekać, wiesz... No chyba ty żartujesz, to ty ją porwałaś. No na nie, no i... Kati. Ja nie porwałam żadnej owieczki. Ale nie... jeśli... Ła! Jeśli się dowiem, nic że nie to ty, zabrałam. Kati, nie, to nic. Normalnie nie. Będę... Nic mu nie zabrałam. Totalnie nic, więc jakby... No trudno się mówi, owieczki nie Czas ma z nami. Czas pokaże. Ła!
Czas pokaże. Czas pokaże. Widzowie napiszą, kto co ukradł, dobra. Może ty ją zabrałeś, a tak naprawdę... A tak naprawdę... Możecie napisać, czy Kati faktycznie mówi prawdę. No, czy Matrunek po prostu ją zabrał i ma problemy z pamięcią. Chyba tak jest... Nic nie zabrał. To jest prawidłowa odpowiedź, to po prostu jest najprawidłowsza odpowiedź. Moja owieczka zginęła. Dobra, Kati, ja się stąd wynoszę. A, czemu mnie bijesz? Dobra. Przepraszam, miało być psza. Przepraszam, masz ziemniaczko na przeprosiny. Proszę bardzo. Dobra, dzięki, Mortko. Biorę ziemniaczka. Ja uciekam, kawy nie było, ale jak chcesz, to odwiedzaj czasami, co nie. Jasne, jasne. I wpadaj tutaj. Ale jak się dowiem, że to ty tą owieczkę buchnęłaś, no to będzie... No co? Chrzyps. Co będzie? Co? O, widzisz taki przy... O, a, bijesz mnie, to teraz ty mnie bijesz. A masz! Dobra. No nie, no te psa głupie latają. Dobra, ja uciekam, pa. Dobra, słuchajcie, Matruner już poszedł do siebie, ja się tego nie spodziewałam i nie mam pojęcia, gdzie jest owieczka Lucy. Ja nie pamiętam, żebym jakąś owieczkę stamtąd zabierała, więc wydaje mi się, że ona po prostu musiała albo uciec, albo tam umarła, ale wątpię, że umarła, bo by została pewnie wełna i jakieś jedzonko czy coś takiego. Więc możecie dać znać, co się mogło stać z owieczką Lucy, czy tak naprawdę Matruner ją zabrał i po prostu zapomniał o tym, a Lucy gdzieś tam sobie u niego na wiosce jest. Więc możecie mi dać znać w komentarzu, zostawcie subskrypcję, łapeczki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki dla was, wpadajcie do mojego Instagrama, pa pa!